Mama i córka, córka i mama, Ula Dudziak, Mika Urbaniak. Dzień dobry, bardzo miło mi was gościć. Dzień dobry, witamy wszystkich, cześć wam. Mika, może ty mi zdradzisz ten sekret, skąd mama czerpie tak wiele energii, bo co ją widzę, to mi jest głupio narzekać, że ja ciągle zmęczony. Ode mnie przecież. Ta energia wpływa ze mnie. Ja tą energię mam po mojej mamuśki. Czyli jest tak, bo to też było moje drugie pytanie, że wy jesteście energetycznie podobne, a nie, że różne i że się uzupełniacie. Nie no, to jest rewelacja, że jesteśmy podobne, bo wyobraźcie sobie, że ja tak... A Michał... Nie, także jest rewelacja, że dzwonimy do siebie i jesteśmy naprawdę w fantastycznych humorach bez względu na cokolwiek, bo mamy dystans do wszystkiego i to jest nasz sekret. Tę energię, o której mówiłem, trzeba było też na coś spożytkować w czasie pandemii. Wiem, Mika, że ty zaczęłaś malować obrazy, obejrzałem też fantastyczny odcinek na YouTubie, do którego Ulu wróciłaś, więc już wiem trochę więcej. Ale powiedz mi, bo tam w opisie było, że to był dla ciebie czy dla was taki trudny emocjonalnie rok. Jak byś nazwała te emocje i ten czas? Powiem szczerze, że ja musiałam wyrobić w sobie cierpliwość i taką łagodność wobec siebie, bo nieraz czułam frustrację, czułam niecierpliwość, bo nie mogłam się spotkać z moimi przyjaciółmi, nie można było pójść gdzieś na kawę i oprócz tego bardzo zatęskniłam za spotkanie ze z moimi fanami na koncerty przede wszystkim i odkryłam w tych emocjach nową pasję i maluję teraz już bardzo intensywnie i wchodzę w ten świat kolorów i rozładowywuję tą frustrację i niecierpliwość i przerabiam to na kolory. To, co Mika zaczęła robić, to po prostu wprowadziło mnie w szok, bo ja nigdy nie przypuszczałam, że Mika potrafi tak pięknie malować. Po prostu ja czerpię teraz od niej, ja teraz szukam nowych pasji w moim życiu, podglądam, co Mika robi. I może też zacznę coś właśnie nowego. Ale też podejrzałem, że te obrazy można kupić. No i czy to nie jest takie trudne dla początkującego artysty, żeby jakoś wycenić swoją pracę? Jak i przyjąć klucz, czy się do kogoś porównywać? Jak wyglądał ten proces i na czym stanęło? Powiem, że ja bardzo instynktownie do tego podchodziłam i razem z moim partnerem Victor Davies, który jest też malarzem i muzykiem, jest bardzo dobrym doradcą, jeśli chodzi o takie sprawy. I trzeba po prostu wyczuć. Dla mnie najważniejsze jest, żeby ludzie mogli te obrazy mieć. Ważniejsze niż żeby na tym... Przystępność. Żeby była przystępność, żeby ludzie mogli mieć trochę kolorów w swoim życiu, szczególnie teraz w tych czasach takich trudniejszych. I tym się ja kierowałam najbardziej.